Chyba tutaj na dole można przejść. Quill, chodź zobacz ten statek. Okej, czyli jazda! O, bleśne. Ludzie? Nie śpieszyłbym się ze schodzeniem. Co tu flurwa tak głęboko? Utknęliście? Zgadnij. Niech to szmak. Łap! Miecz nie da rady, kobieto. Znajdź linę. I to lepiej, szybko. Skąd ja ci wezmę linę? Nie wiem, jestem trochę zajęty. Quill, wymyśl coś. Flurwa. Quill, no proszę. Co ty zrobiłeś? To magia. Ale zimno. Rocket! Niech ktoś go wyciągnie! Powiesz, co tu się stało? Nie wiem, te moje spluwy. Raz mi się udało, jak byłem mały. Nie robię tego specjalnie. To klasyka Spartoi. Myślisz, że nic cię nie zdziwi? A tutaj taki cium. Możesz... No weź mi... Zostaw spluwę w spokoju! Ja chcę sprawdzić, jak to działa, bo tak to równie dobrze może być magia. Albo czary. Ludzie? Neuroprzekaźniki z kodem DNA w zestawieniu z nanostopami. Albo czary. Dajcie już spokój. Kobieta z mieczem! Grunt! Nas! Okej! Te spluchy dają niezłego kopa! Dzięki! Zostanę przy swoim ojcu! Patrzcie go na ręce! Uważajcie! Patrzcie do grupa galaretowatych sporów? Ani że dlaczego jej unikałam! Używam to! Już ponad wszystkie pomarańczowe kształty! Ja nie zamierzam umieć! Atak z galarety! Rozpoczynamy! Tylko tego brakowało! Kolejny rodzaj tych sporów! Chętnie usunę je z tej planety! Zara, od tych planety! Jesteśmy blisko, ale będziemy musieli się tam wdrapać. Myślę, że może damy radę się wspiąć. Dzień. To pomysł na wagę złota. Zorientujmy się, jak można by tam wejść. Pomysły nie osiągają wagi złota. One mają postać energii. Mam nadzieję, że już nigdy w życiu nie zobaczę tych okrętów. W tym mogę się z tobą zgodzić. Ciekawe, czy może da się coś wyciągnąć z burty tego truposza. Chodź no, Quill, chcę się przyjrzeć twoim spluwom. Quill, sprawdź, czy draństwo nie ma aby działających dział. No skanuj już ten statek!
Drax, myślisz, że wyciągniesz to działo? Spróbuję. Stawiam i... dość nieoczekiwany opór! Niewykonalne! To nie chce się utrzymać! A nie mogłeś tak podtrzymać chwilę dłużej? Sam spróbuję trzymać... Drax, a spróbujesz teraz? Po co? Toż nie ustoi. Ja to rozgryzam. Zobaczysz. Byle znaleźć sposób na jego zablokowanie. Jest, jest! Tak! Udało się! Imponujące, Peterze Quillu! Czyli teraz kolej wyciągnąć następne. Rocket! Potrzebuję, żebyś się wcisnął w tę dziurkę i spróbował poluzować tę lufę od wewnątrz. No co ci? Statek Chitauri, same pułapki i maszyny zagłady. Ale to twoje ukochane rzeczy. No racja, tak. No i zawsze chciałem zobaczyć, co te robacze bombowce tam mają. Zgoda. Co tu tak cuchniesz? To... ociu! Radzisz tam sobie, Rocket? Tu jest załoga. Czyli chyba nawet robaki nie chcą żreć martwych Chitauri. Rocket! Spoko! Przerzucę tylko do tego działa tę resztkę zalegającej tu mocy i... nic. Wiecie wy co? Flarkcy! Ja to wysadzę! Co? No moment! Ale co będzie z tymi pułapkami? Ha! O, jak ładnie! Najwyraźniej uruchomił to na iskrę. Rocket, wszystko gra? Aha! No i już wyschłem! Gamora, a możesz nam przebić drogę przez ten złom? Jasne. Tak, Peterze Quillu, ruszajmy do Pałacu Wielkiej Gigantki. No nie, kolejna mordercza macka. Ostrożnie, może tylko udawać martwą. Dlaczego nie atakuje? Może nie żyje. Szturchnij i sprawdź. W porządku. To nie jest radosny potwór. No, ale sobie poszedł. Do królowej matki, Lady Hellbender. Nie no, dlaczego most jest zawsze po drugiej stronie? Mogę przerzucić. Nie jeszcze raz, a te klify spłyną zielenią. Okej. Żadnego rzucania i strzelania. Musi być inny sposób, aby się przeprawić. Trzeba się rozejrzeć. Lady Hellbender. Nie skacz. Położyłaby się na rozpadlinie i pozwoliła nam przejść po swoich plecach. Zamierzałem wyjaśnić, że rzuciłaby leśnym stworem bez chwili zawahania. Ale twoja wersja jest równie możliwa. Jeśli nie da się przeprawić, to może spróbujmy to obejść. Szukajcie szczelin, jaskiń i pęknięć, ludzie. Mam wrażenie, że już to kiedyś mówiłeś, ale w innym kontekście. Hej, chyba mam tu coś głębokiego. To wygląda obiecująco. Nie ma tu zbyt wiele miejsca do manewru w razie ataku. Nie zostaniemy tu na długo. Widzi ktoś przejście? Zrobimy przejście jak trzeba. Też czujecie ten zapach? Strasznie tu śmierdzi. Ach, tak, cuchnie wstrętnie. Skąd tu ten odór? Co to żuja? Zamykam się, nawet nie oddycham. Byłem przekonany, że gryzoń ma najbardziej imponującą broń palną w naszej grupie. Zmieniłem zdań. A no, na pewno siedzi tam coś wstrętnego. Rocket, mamy na Milano leki na odmrożenia? Drax, możesz cisnąć tym w ścianę smrodu? Pewnie tego pożałuję. To jest niepokojąca boli. Zaciskam wszystkie otwory ciała. Okej, to jest trochę dziwne. Halo? Jest tu kto? Okej, ciśnienie mi ciut skoczyło. Po co Hellbender uwięziła tego stwora?
bo jest wkurzający? Może to żywność. To żywność? Tak, dla potwora. Ciekawe, jak smakuje. Peter? Czemu miałaby tak smakować? Może się przydać. Trzeba popracować nad tym kiełkującym smakiem. Żartujesz? Łapiesz? Klatka się przyda. Dotarliśmy tu z naszym potworem maszerującym przy nodze? Przecież nas wyśmieją. Nie gryzie? O czym szepczecie? Gamora sądzi, że będziemy przekonujący z porządną klatką. Ale problem w tym, że jest w niej wkurzony potwór. Wypuść bestię, zajmę się nią. Bo tak świetnie poszło ci ostatnio. Potrzebny jest plan ataku. Tak. I to najlepiej taki, który chroni mnie jako przywódcę. Ciu, powrócił Kikut! Jest droga, Grunt! Bawi się nami! Próbuje nas osłabić! Słyszcie! Słyszcie! Idź do spusty! Wypostajmy jego słabo! Mamy coś do pokrojenia! To nie boli! Mogłeś ich zamrozić, Peter! Zostańcie, bo się będzie podtrzymał! Przewróćcie tego motwokota! Przewróć bestię, a ja rozwiasnę jej w pół! Zegnam majowego drapieżnika! Grunkolica! Trzymaj, Grunk! Musi być jakiś sposób, żeby naprawdę go ruszyć! Bestie są wyjątkowe, jak i potworna królowa. Coś ty taki kurwaki! No teraz, Peterze! Zaatakuj tym olbrzymie! Siąby ten ogień! Ktoś zaraz dostanie kotę! Maniękki brzuch! Uszyję spokój w moim głowie! Jeszcze się nieźle wkurzyliśmy się chyba, to nie? Teraz nie ma to już raczej. Ja w ogóle nie czuł bólu. To twój koniec! Oni! Teraz na mnie! Połóżmy to tak! Zaraz na dach! Mam tyle zabawek! Krasny kotacze, trudny klient! Ale brzudio ma dość miękki! Aż się proszą, żebym zaczęła kolekcję ogonu! Chcą teraz odebrać nam nasze pole! Teraz ci dam! Ej, chodźcie! Jestem Grunt. Wiem! Zupełnie jakby chcieli, żebym ich trafiał. Muszę przyznać, że za każdym razem, jak się rozpaćkują, tworzą dzieło sztuki. Na pewno dzisiaj nie przegramy, Quill. Wiecie, dlaczego robią tam z nas marmoladę? Bo ciągle walczymy uczciwie. Co? W tej galaktyce nie wygrywa się w ten sposób. Odpłacimy tym frajerom pięknym za nadobne. Kto jest ze mną? To było ja masz w życiu, Peter. Moja zwierzyna! Więcej! Chodźcie, bestie! A ty idziesz ze mną. Pośpieszmy się! Deszcz, galareta, a później śmierdzące tunele. A teraz całe stado potworów. Nienawidzę tej zafarkanej planety! Nienawidzisz wszystkiego, Rocket. Fakt, ale śmierdzących tuneli najbardziej.
będące futro to moja granica. Cuchniemy wyjątkowo, paskudnie. Hej, jesteśmy zespołem. Jeśli mamy śmierdzieć zadem, to będziemy śmierdzieć zadem razem. Bardzo elokwentne, Peterze Quillu. Będę śmierdział zadem z tobą. Tak, świetna przemowa. Groot, potrzebuję mostu. Twierdza znajduje się po drugiej stronie tych klifów. Jestem Groot. Idziemy w dobrym kierunku, ale nie widzę żadnego łatwego przejścia. Łatwe rzadko jest warte wysiłku. Mów za siebie, ja tam jest. Co zrobimy, jeśli nie pójdzie nam u Lady A? Zaatakujemy królową bestii? Zaiste byłaby godną przeciwniczką. Lady Hellbender nie jest naszym wrogiem. Jak dobrze pójdzie, będzie partnerem biznesowym. Pójdzie dobrze, co nie, Groot? Mrożenie! Wow! Dasz mi coś zamrozić? Nie. Zacznę z ciebie, nudziarz. Skoro mamy się targować z królową bestii, to ile zażądamy za naszego potwora? Jak to nie mam być chciwy? My tu prowadzimy interesy. Tym razem musimy zarobić. Hej, Will. Bez obaw, Rocket. Jest dobra i że dzięki niej urośniemy. W twoim przypadku to wątpliwe. Zgadzam się z Grootem. Trzeba dbać o nawodnienie. Ale nie takie. Jestem Groot. Wow! Ta twierdza jest zdecydowanie w mojej topce. Co do żuja? Mówiłeś, że potwór ze strefy zastrzeżonej jest rzadki. Ona ma ich już całe stado? Więc zmarnowaliśmy czas. Niemal zginęliśmy na nic. I aresztowano nas. Kupa zabawy. To było umiarkowanie zabawne. Teraz mamy tykającą bombę na pokładzie i wisimy kasę gliną. Każde potknięcie było krokiem w kierunku realizacji naszego najlepszego dotąd planu. Możesz powtórzyć? Co gdybyśmy przytachali jedną z tych pasków i okazało się, że Lady H ma ich już powyżej dziurek w nosie? To byłaby gruba porażka. Zgadza się. I to gdyby się udało. A co gdybyśmy holowali tego stwora? Załatwmy to po prostu. Serio? Okej. Wydawało się bliżej. O wiele. To zaszlamiony most nieskończoności. Nie dramatyzuj, Gryzon. Most kończy się w twierdzy, więc nie jest nieskończony. Luz, od razu mi lepiej. Chodźmy już. Trzy cykle. Peter? Nie zapomniałeś o czymś? Jestem Groot. O, tak. Klatka. Powinniśmy udawać, że jesteśmy tu w interesach. Groot, ty jak, wskakujesz? Jestem Groot. Peterze Quillu, mamy jeszcze czas na decyzję. Drzewo podobny, to nie do końca potwór. Drax, działamy dokładnie według planu z Milano. Jesteś uparty, przecież widać, że to Gryzon... Nie jestem uparty, po prostu nie będę zmieniać zdania. Bo to jest dobra decyzja. Hej, gołąbeczki, idziemy. Most się sam nie przejdzie. Oby Lady Hellbender była tak naiwna, jak się spodziewasz. Umość się tam wygodnie. Gdy przyjdzie czas, wyciągnę cię. Oczywiście w moim stylu. Gamora, pomożesz mi? Nie. Ale czemu? Dbam o bezpieczeństwo przywódcy. Ach, daj spokój. Nie patrz na mnie, ja nie uciągnę. Pamiętaj, stary, masz być groźny, jak ja, tylko że większy. Jestem Groot. Nieźle, nieźle.
No, to jedziemy. Okej, wow. Trochę za blisko. Spokojnie, mały. Nie wiem, co słyszałeś, ale chcemy tylko przynieść ci nowego przyjaciela. Wiem, że mnie nie rozumie. Może udobrucha go kojący ton mojego głosu. Zna ktoś jakąś biwakową piosenkę, czy coś, co moglibyśmy zaśpiewać dla zabicia czasu? O, mam coś, nazywa się... Proszę nie. No dobra, Tia, okej. Zaraz, czy proszę nie to tytuł piosenki? Nie. Okej. Więc, kiedy ktoś zastąpi mnie przy tej klatce? 60 klików do twierdzy. Raczej 75. Jest tylko jeden sposób, aby się upewnić. 0,1 klika. 0,2. 0,9, 2,1, 0,3, 4,5, 0,4 klika, 0,5 klika, 0,6 klika. Na litość Larka, przestań liczyć kliki. Możemy mieć powody rytualnego niepowodzenia naszego szlaku. Po cichu. Hej, Jubilacy. Nic dziwnego, że nie słyszysz. Masz nową taśmę? Star-Lord. A pan straszny wzrok to kto? Lepiej się pośpiesz, bo zjem je bez pomocy. Aż 13 lat. No spójrz. Kiedy minęło? Zaraz wstanę, spokojnie. Jasne. Wal te home runy, George, a na bank trafisz do Galerii Sław. Można by w sumie ściągnąć naklejki i ponaklejać je we właściwe miejsca. Jak szybciutko. Daj mi chwilę. Nie sądziłam, że wstaniesz. Może od teraz będę na czas? Ach tak? Zobaczymy, jak będziesz musiał wstać do szkoły. Chyba na to też jestem za stary. Dość sprytne, Mundralo. Siadaj. Spokojnie, będę śpiewać. Lubię twój śpiew. To chyba tylko ty. Pomyśl życzenie. Jesteś nastolatkiem. Te wszystkie dziewczyny. Ktoś tu będzie miał wzięcie w szkole? Mamo. Co? Przystojny z ciebie chłopak. Na pewno dziewczyny będą Mamo. Się... Mamo! Powiesz życzenie? Czego mam sobie życzyć? Mam wszystko, czego chcę. O jaką wielką przysługę chcesz poprosić? O dyszkę. Dan, Andy i ja chcemy iść na Rycerza Kosmosu. Do kina. Dzisiaj. No weź! Będzie kozak!
Zombie atakują ziemię, a jej los zależy od dzieciaków. Nie chcę, byś na to szedł, Peter. Jak poszedłeś na ten z maską hokejową, spałeś ze mną aż 3 noce. Byłaś młodsza, jak widziałaś egzorcystę. Oczywiście to zapamiętałeś, ale jak proszę spakuj kanapki, to tylko się gapisz. Ja tylko tak myślałam, że pobędziemy dzisiaj razem. Może skończymy grę? Nie rezygnuj, bo prawie wygrałam. I możemy też pograć. Tak trochę jutro. Mówisz, że mam częściej wychodzić z domu. Kino nie liczy się jako wychodzenie z domu. Dobrze o tym wiesz. Pięknie proszę. No nie wiem. Auto jest w warsztacie. Nie chcę, żebyś wracał sam po zmroku. Różni się tu kręcą. To niebezpieczne. Będę ostrożny, jak zawsze. Jak wtedy, gdy podbili ci oko? Mówiłem ci, że... Ja wiem! Że ty broniłeś kogoś. I bardzo dobrze. Ale nie każdy problem się da tak rozwiązać, Peter. Nie mogłem się przyglądać. Nie. Pewnie, że nie. Okej, daj torebkę. Nie tak szybko. Zanim pójdziesz, porozmawiamy o czymś, co chcę ci dać. O 2 dychach? Nie przeginaj. Powiedzmy, że to spóźniony prezent od taty. Jest na moim łóżku. Przynieś go, a ja ogarnę kuchnię. Otworzymy go razem. Obiecaj, że będziesz dziś uważał, Peter. Idziemy tylko do kina. Co złego może się stać? Czasami, jak bałem się spać w suterenie, babcia i dziadek pozwalali mi spać z nimi. Nareszcie!